Będziemy sobie mówili dzisiaj o zasadzie antropicznej. Czym jest zasada antropiczna? W jaki sposób jest powiązana z Pismem Świętym, jego wartościami, jego naukami? Jaki ma wpływ na nasze postrzeganie Boga? Jakie światło rzuca na kwestię dotyczącą stworzenia? Zasada antropiczna jest podstawą życia na ziemi. Zasada antropiczna polega na tym, że na naszej planecie istnieją odpowiednie warunki, aby mogło istnieć życie. Bez tych warunków życie na ziemi nie mogłoby istnieć, a w razie zachwiania się uległoby unicestwieniu. Oczywiście te wszystkie warunki życia na naszej planecie uzależnione są od tysięcy parametrów. Parametrów wzajemnie z sobą zsynchronizowanych, zbalansowanych, zachowujących między sobą delikatną równowagę. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Zasada antropiczna uzmysławia nam, jak cienka, jak krucha jest linia życia. Z drugiej zaś strony zasada antropiczna wskazuje na to, jak zręcznie Bóg zaprojektował świat, aby mogło istnieć na nim życie. Z tego powodu Ziemia jest wyjątkową planetą w Układzie Słonecznym. Spośród wszystkich planet krążących wokół Słońca, tylko na naszej Ziemi może istnieć życie. Chciałbym tutaj powołać się na pewien zapis biblijny zawarty w księdze proroka Izajasza, rozdział 45 i tam werset 18. 45 rozdział księgi Izajasza i werset 18, gdzie Bóg przez proroka mówi takie słowa. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Zwróćcie uwagę, że prorok Izajasz zapisał, iż albo gdy Bóg podejmował decyzję stworzenia naszej planety, to od samego początku założył, że na naszej planecie będzie co? Życie. Ziemia została przez Boga stworzona z myślą jako miejsce życia w naszym Układzie Słonecznym. Natomiast stwarzając inne planety Układu Słonecznego, Bóg nie zakładał, że tam będzie życie. I inne planety stworzył z zupełnie innymi warunkami, aniżeli naszą Ziemię. Popatrzmy na kolejne ciekawe tutaj zdjęcia. Zdecydowana większość przestrzeni w znanym nam kosmosie to pustka. Chociaż istnieją biliony galaktyk i chociaż patrząc na rozgwieżdżone niebo, wydaje nam się, że jest tam tłoczno, to jednak okazuje się, że w przestrzeni międzygwiezdnej na jeden atom materii przypada około 350 litrów wolnego miejsca. Spróbujcie to pojąć. Jaki malutki jest atom, a dane naukowe stwierdzają, na jeden atom materii przypada około 350 litrów wolnego miejsca. Czyli kosmos to istna pustka. I w tej nieskończonej przestrzeni, w tej nieskończonej pustce Bóg znalazł odpowiednie miejsce dla Ziemi jako domu człowieka. Popatrzmy teraz na naszą planetę widzianą z orbity wokół ziemskiej. Ziemia różni się od pozostałych planet Układu Słonecznego.
Ziemia posiada inny skład chemiczny. Barwy ziemi są jakie? Żywe. Podczas gdy powierzchnie innych planet są monotonne i matowe. Jałowe powierzchnie planet Układu Słonecznego wyglądają ponuro wobec Ziemi z jej niebieskimi morzami, zieloną roślinnością, barwnymi kontynentami, pustyniami, górami i intrygującą atmosferą. Wszystkie planety Układu Słonecznego oprócz Ziemi pokryte są, jeśli to są planety oczywiście stałe, glebą bez życia. Biolodzy szacują, że jeden akr, a akr to jest mniej więcej powierzchnia Ziemi 400 metrów długości na 100 metrów szerokości, a więc jeden akr gruntu rolnego głębokiego na 15 centymetrów zawiera kilka ton bakterii, prawie tonę grzybów, 100 kilogramów jednokomórkowych zwierząt, 50 kilogramów drożdży i tyle samo alg, wiele owadów, robaków, kretów i innych większych lub mniejszych organizmów. A więc liczba organizmów żyjących w glebie jest imponująca. Ktoś podał, że łyżeczka dobrej ziemi może zawierać miliony organizmów glebowych, bakterii, grzybów, glonów, pierwotniaków, robaków, owadów. No, może na łyżeczce się już większe zwierzęta nie zmieszczą, ale również musimy policzyć, że gleba to również roślinność. A więc w każdej niszy środowiskowej ziemi egzystują jakieś typy życia. Popatrzcie, nawet w skrajnie zimnych obszarach arktycznych lub na ekstremalnie suchych pustyniach, w wysokich górach i w głębiach oceanicznych żyją różne organizmy. Wszędzie na Ziemi trwa nieustępliwe życie. Tymczasem w kosmosie życia nie odkryto. W naszym Układzie Słonecznym życia nie odkryto. Nieraz podawane są różne doniesienia, jakoby tu i tam coś wspólnego z życiem odkryto, ale generalnie życia nie odkryto. Popatrzmy teraz na kolejną kwestię naszej zasady antropicznej. Ziemia obiegła Słońce w ciągu 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 45,5 i pół sekundy z dokładnością co do 1/1000 sekundy. Ziemia mknie przez przestrzeń kosmiczną po eliptycznej orbicie okołosłonecznej z prędkością, jak astronomowie wyliczyli, 30 km na sekundę, przemierzając każdego roku prawie 1 miliard kilometrów. Proste pytanie dotyczące zasady antropicznej. Czy ta prędkość Ziemi jest przypadkowa, czy precyzyjnie przez Stwórcę wyliczona? Okazuje się, że gdyby Ziemia podróżowała szybciej, to siła odśrodkowa odrzuciłaby ją od Słońca. A gdyby nieco wolniej, zbytnio zbliżyłaby się do Słońca. Wyliczono, że gdyby Ziemia zbliżyła się o 5% do Słońca, oceany zagotowałyby się. A gdyby oddaliła się tylko o 1%, zamarzłyby. Gdyby średnia temperatura na Ziemi podniosła się o 1 stopień Celsjusza, doszłoby do poważnych zmian na naszej planecie. A gdyby o 2 stopnie Celsjusza,
większość organizmów byłaby zagrożona. A więc Stwórca umieścił Ziemię w ściśle określonej odległości od Słońca. I ta ściśle określona odległość od Słońca to nieodzowny warunek utrzymania życia na naszym globie. Odległość 149 milionów 500 tysięcy kilometrów od Słońca jest odpowiednia dla egzystencji flory i fauny na naszej planecie. I to jest zasada antropiczna. Warunki życia na Ziemi pozwalają żyć. Popatrzmy teraz na inną kwestię. Natężenie energii słonecznej docierającej do Ziemi jest także precyzyjnie przez Stwórcę dozorowane. I tu znowu widzimy zasadę antropiczną. Z całej energii wypromieniowanej przez Słońce tylko jedna bilionowa jego dziennej produkcji jest zbierana przez Ziemię. Słońce dostarcza Ziemi energię o mocy większej niż 130 trylionów koni mechanicznych każdego dnia, czyli około 50 tysięcy koni mechanicznych dziennie na każdego człowieka. 50 tysięcy koni mechanicznych dziennie na każdego człowieka. I gdyby średnia temperatura roczna na Ziemi wzrosła lub zmalała tylko o kilka stopni, życie wymarłoby. Zmiana taka naruszyłaby również globalną równowagę wody i lodu, co przyniosłoby katastrofalne skutki. W razie globalnego ochłodzenia znaleźlibyśmy się w warunkach epoki lodowcowej. W przeciwnym wypadku lód stopiłby się i kontynenty oraz wyspy w dużej mierze znalazłyby się pod wodą. Obliczono na przykład, że gdyby wyrównano powierzchnię planety, wyrównano powierzchnię wysp i kontynentów jak stół, woda zalałaby całą Ziemię na głębokość 3 kilometrów. Cała Ziemia byłaby zalana na głębokość 3 kilometrów. A więc te doniesienia naukowców obserwujących topnienie lodów Arktyki i Antarktydy, topnienie lodowców w górach mogą być bardzo niepokojące. Ale popatrzmy dalej. Ziemia wiruje wokół własnej osi w cyklu dobowym z zachodu na wschód. Jej pełny obrót wynosi 24 godziny, a dokładnie 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy. Uczeni twierdzą, że gdyby Ziemia wirowała wolniej wokół własnej osi, z czasem wyginęłoby wszelkie życie. Dlaczego? Bo gdyby Ziemia krążyła wolniej, to doszłoby do wychłodzenia w nocy i nadmiaru ciepła w ciągu dnia. Nie wytrzymałoby wiele organizmów takich skrajnych różnic temperaturowych. Popatrzmy dalej. Gdyby oś obrotu Ziemi nie była nachylona pod kątem 23 stopni, lecz pionowa, to nie mielibyśmy 4 pór roku. Badacze przyrody są zdania, że bez pór roku życie na Ziemi zamarłoby. Bieguny znajdowałyby się w wiecznym mroku i mrozie. Mgła z oceanów, przenoszona przez wiatr w kierunku północnym ku Arktyce i południowym ku Antarktydzie,
ulegając zamarznięciu, utworzyłaby w rejonach polarnych olbrzymie kontynenty śniegu i lodu, a reszta planety stałaby się bezwodną pustynią. Rozumiemy? Wszystko, co by parowało, zamieniłoby się w lód na południu i na północy, a planeta stałaby się sucha. W konsekwencji oceany i morza wyparowałyby, a deszcz przestał padać. Ciężar nagromadzonych na biegunach mas lodu zdeformowałby planetę, powodując wybrzuszenia na równiku. W rezultacie tego rotacja Ziemi uległaby drastycznej zmianie, a to z kolei zniszczyłoby życie na niej. Tak jak powiedziałem, życie na Ziemi to zasada antropiczna. Życie na Ziemi zależy od tysięcy parametrów wzajemnie z sobą zsynchronizowanych. Jeśli dojdzie do zawalenia się tego delikatnego systemu, życie na Ziemi może się zakończyć. Popatrzmy dalej. Ziemia, Księżyc i grawitacja. W mądrej książce przeczytałem, że siła wzajemnego przyciągania między Ziemią a Księżycem wyraża się liczbą 20 razy 10 do potęgi 18 kilogramów siły, czyli 20 trylionów kilogramów siły. Gdyby pomiędzy Ziemią a Księżycem nie byłoby siły przyciągania, wówczas, aby utrzymać Księżyc na orbicie wokołoziemskiej, trzeba byłoby go umocować na konopnej linie grubości 500 kilometrów. Lina grubości 500 kilometrów utrzymałaby Księżyc. Jakie to siły, o których sobie sprawy nie zdajemy. A więc ten przykład ilustruje wymownie potęgę grawitacji. Gdyby grawitacja między Ziemią a Księżycem była większa, przez co Księżyc znajdowałby się bliżej naszej planety, wywołałoby to ogromne pływy oceaniczne, które jak fale tsunami przetaczałyby się przez niższe partie lądów. A gdyby grawitacja Ziemi była większa, ciśnienie atmosferyczne też byłoby zbyt duże, a gdyby była z kolei mniejsza, atmosfera uciekłaby w przestrzeń kosmiczną. Udusilibyśmy się. Powietrze by uleciało w przestrzeń kosmiczną. A teraz popatrzmy na cud wody, który chciałbym omówić. Ziemia jest jedyną planetą Układu Słonecznego dysponującą wielkimi ilościami wody. 70% jej powierzchni zajmują oceany, morza, jeziora, rzeki. Być może spore ilości wody występują także w formie wód podziemnych. Woda posiada wyjątkową zdolność pochłaniania dużych ilości ciepła, nie zmieniając zbytnio swojej temperatury. Jej tempo pochłaniania ciepła jest nadzwyczaj szybkie. Woda pochłania ciepło 10 razy szybciej niż na przykład stal. 10 razy szybciej niż stal. W ciągu dnia oceany absorbują wielkie ilości ciepła dopływające od Słońca, dzięki czemu stabilizują klimat Ziemi, dzięki temu chronią Ziemię od przegrzania, bo pobierają to ciepło. W nocy z kolei te same oceany uwalniają to zgromadzone ciepło, jakie pochłonęły za dnia, chroniąc w ten sposób planetę od czego?
od wychłodzenia. A więc to jest równowaga. Wszystko to jest równowaga. Gdyby nie było oceanów, różnice temperatury między dniem a nocą byłyby niekorzystne. W wielu miejscach za dnia byłoby tak gorąco, że żywe organizmy gotowałyby się, a w nocy zamarzłyby. A więc woda jest niezastąpionym stabilizatorem klimatu. Oceany i morza są konieczne dla egzystencji wszelkich form życia na Ziemi. Woda kurczy się przy ochładzaniu, ale jest jeden wyjątek. W przeciwieństwie do wszystkich innych substancji, woda kurczy się jedynie do momentu osiągnięcia temperatury jakiej? 4 stopni Celsjusza. Do 4 stopni Celsjusza kurczy się. Ale od momentu osiągnięcia 4 stopni Celsjusza następuje spadek gęstości wody, czyli woda staje się lżejsza i rozszerza się, zamarzając w lód. A lód powiększa swoją objętość o 9% w stosunku do wody. Tutaj jest napisane, że ciężar właściwy wody przy temperaturze 4 stopni wynosi 0,99 g na centymetr sześcienny. Natomiast lodu jest kapkę niższy, 0,91 g na centymetr sześcienny. Jaki to ma związek z życiem na Ziemi? Z naszą zasadą antropiczną? Popatrzcie, gdyby woda po osiągnięciu 4 stopni Celsjusza dalej się kurczyła, stając się coraz cięższą, opadałaby na dno i wtedy życie w głębinach zostałoby unicestwione z powodu skrajnego zimna, prawda? Bo wszystko by opadało na dno, cały lód, tam by nie było żadnego życia. Z czasem coraz większa część zbiorników wodnych zamarzłaby wskutek gromadzenia się na dnie coraz większej ilości wody. Czyli tej wody, tego lodu byłoby coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, aż w końcu cały ocean zamieniłby się w lód. Dzięki temu, że lód jest lżejszy od wody, on nie tonie, ale pływa po powierzchni, gdzie słońce i cieplejsza woda pod nim topią ten lód. A woda o temperaturze 4 stopni jako cięższa opada na dno i ogrzewa głębie oceaniczne, chroniąc w ten sposób życie w oceanach i sprawiając, że oceany nie zamarzają. Woda mająca temperaturę mniejszą od 4 stopni Celsjusza już jako lód, lżejszy od wody, unosi się ku powierzchni oceanów, stabilizując ich temperaturę i klimat Ziemi. I to jest niezwykle ważne. A więc powyższe właściwości wody w połączeniu z ruchem obrotowym Ziemi i wieloma innymi czynnikami powodują powstawanie prądów morskich. A prądy morskie gwarantują pozostawanie oceanów w stanie ciekłym, niwelując ich zbytne wychłodzenie lub przegrzanie. Czyli widzicie, gdyby nie było prądów morskich, to morza i oceany na biegunach albo w strefach biegunowych zamarzłyby, a oceany na równiku byłyby bardzo gorące. Dzięki prądom woda się
po prostu reguluje prądy morskie, zapewniają również wymianę żyznych wód bogatych w pokarm i tlen, a to jest nieodzowne dla życia stworzeń morskich. Prądy morskie regulują klimat Ziemi. Ciepłe prądy ogrzewają arktyczne masy powietrza, a zimne schładzają równikowe, gorące masy powietrza. Dlaczego Europa na przykład nie jest skuta lodem, tak jak Syberia na tej samej szerokości geograficznej? Dlatego, że Europę od północnego zachodu opływa ciepły prąd zatokowy, który powstaje w Zatoce Meksykańskiej na Atlantyku. On opływa Europę od zachodu i północy. I w ten sposób te zimne, lodowate masy powietrza, przechodząc nad Morzem Północnym na przykład, one ulegają ociepleniu. I nie mamy w Europie Arktyki, a na tych samych szerokościach geograficznych Syberia jest skuta lodem, bo tam nie ma ciepłego prądu zatokowego. A więc prądy morskie to też zasada antropiczna. Prądy morskie to też podstawa po prostu egzystencji życia na naszej planecie. Popatrzmy teraz na cud powietrza. Bóg stworzył atmosferę ziemską w ten sposób, że cieplejsze powietrze wznosi się ku górze, a zimniejsze opada w dół. I dzięki temu gorące masy powietrza nie zalegają na powierzchni Ziemi. Gdyby gorące masy powietrza zalegały na powierzchni Ziemi, coraz bardziej się nagrzewając, wszyscy byśmy się upiekli. A tak to te gorące powietrze unosi się w górę. A więc tak jak powiedziałem, gdyby tak nie było, temperatura na powierzchni Ziemi stałaby się nie do zniesienia. Natomiast w wyższych partiach globu temperatura byłaby zbyt niska dla życia, a jedynym możliwym do zamieszkania poziomem życia byłaby cienka warstwa między gorącym a zimnym powietrzem. Można by tu taki przykład podać, że drzewa korzeniami tkwiłyby w spalonej glebie, a koronami w mroźnym powietrzu. Ale dzięki temu, że mamy cyrkulację powietrza w atmosferze, cyrkulację, która jest po prostu oparta na zasadzie antropicznej, życie na naszej planecie może istnieć. Wznoszenie się ciepłych mas powietrza, opadanie zimnych mas powietrza, różnice w ich temperaturze powodują prądy atmosferyczne, czyli wiatry. A wiatry też są konieczne dla życia, bo kształtują klimat Ziemi. Są także istotnym elementem systemu ekologicznego Ziemi, bo wiatry wietrzą środowisko, odprowadzają zanieczyszczenia, doprowadzają świeże i czyste powietrze. Zasadą antropiczną kierował się Bóg, dobierając składniki atmosfery. Tutaj widzimy, że azotu w naszej atmosferze jest 78%. Tlenu jest prawie 21%. Argonu prawie 1%. Dwutlenku węgla 0,3%. Neonu, ojejku, to jest 18, 4 miejsca po przecinku, prawda? Helu jeszcze mniej. Metanu, kryptonu
podtlenku azotu, wodoru, ozonu, radonu. To są już bardzo minimalne ilości, aczkolwiek one również tworzą skład naszej atmosfery. I badania naukowe wykazują, że mieszanina gazów tworzących atmosferę jest doskonała dla życia, o ile nie zostanie zanieczyszczona. Gdyby atmosfera Ziemi składała się z innych gazów istniejących na innych planetach Układu Słonecznego lub gazy tworzące naszą atmosferę byłyby w innych ilościach procentowych, życie na Ziemi przestałoby istnieć. Czytałem, że na przykład gdyby tlenu było więcej, to wszystko ulegałoby samozapłonowi i by się spalało. A gdyby tlenu było mniej, to byśmy się dusili. A więc Bóg Stworzyciel dobrał mieszankę gazów tworzących atmosferę z dokładną precyzją. Troskę Stwórcy o życie na Ziemi zauważamy także w warstwowej budowie atmosfery. Meteorolodzy rozróżniają w atmosferze warstwy współśrodkowe. Te warstwy ułożone są jedna nad drugą w następującej kolejności. A więc troposfera, to my żyjemy w troposferze, potem jest stratosfera, potem mamy jonosferę i w końcu mamy, prawda, egzosferę. W stratosferze, i to jest bardzo ważne, w stratosferze na wysokości od 40 do 60 kilometrów rozciąga się warstwa powietrza najbogatsza w ozon, zwana ozonosferą. Ozon, chemicznie O3, jest odmianą tlenu O2. Ale w cząsteczce ozonu znajdują się nie dwa, lecz trzy atomy tlenu. Łapiemy tą różnicę? Normalne powietrze ma dwa atomy tlenu w cząsteczce, a ozon ma trzy atomy tlenu. I ozon pochłania większość promieniowania ultrafioletowego słońca. A więc warstwa ozonu jest tarczą chroniącą żyjące organizmy przed promieniowaniem ultrafioletowym słońca. Począwszy od 3000 metrów nad poziomem morza, atmosfera staje się tak rozrzedzona, że nieprzyzwyczajony człowiek odczuwa trudności w oddychaniu. Żaden człowiek nie mieszka przynajmniej na stałe wyżej niż 5500 metrów nad poziomem morza. Ciśnienie powietrza spada tam do połowy wartości panującej na poziomie morza. Na Ewereście, który ma wysokość 8850 metrów nad poziomem morza, ciśnienie atmosferyczne spada do 1/3 ciśnienia na poziomie morza. Dlatego oglądaliście na pewno filmy, czytaliście, że na Mount Everest wchodzą wspinacze z butlami tlenowymi. Niedotlenienie na wskutek braku tlenu na tej wysokości kończy się, że ci miłośnicy gór pozostają już w tych górach na zawsze, prawda? Najwyższą warstwą atmosfery jest egzosfera. Rozpościera się od 500 kilometrów nad poziomem morza wzwyż. Dzięki sztucznym satelitom i rakietom kosmicznym okazuje się, że atmosfera rozciąga się wyżej niż dotąd przypuszczano
i niepostrzeżenie przechodzi w przestrzeń międzyplanetarną. Na przykład na wysokości 700 kilometrów atmosfera jest już nadzwyczaj rozrzedzona. Jej gęstość jest 10 miliardów razy mniejsza niż na poziomie morza. Rosyjska rakieta wystrzelona w kierunku Księżyca stwierdziła na wysokości od 2000 do 20 tysięcy kilometrów 700 cząsteczek powietrza w każdym centymetrze sześciennym, a w odległości 150 tysięcy kilometrów, a więc w połowie drogi do Księżyca, było jeszcze od 300 do 400 cząsteczek powietrza w jednym centymetrze sześciennym przestrzeni. A więc nie da się narysować granicy między atmosferą Ziemi a przestrzenią kosmiczną. Granica jest niedostrzegalna. Rozciąga się na wiele tysięcy kilometrów. Popatrzmy na kolejny przykład zasady antropicznej. Meteory i meteoryty. Czy to jest przypadek, że nasza atmosfera ma taką grubość i taką gęstość? Bóg wyznaczył grubość i gęstość atmosfery tak, aby chroniła życie na Ziemi, na przykład przed nieproszonymi gośćmi z kosmosu, jakimi są meteory. Meteory to ciała niebieskie, pyłki lub bryły od ułamka milimetra do kilku metrów. Meteory obiegają Słońce po orbitach eliptycznych. Ale często się zdarza, że orbita Ziemi przecina się z orbitą meteorów. I wtedy meteory wpadają do naszej atmosfery, rozżarzają się, trąc o jej cząsteczki, i wywołuje to zjawisko gwiazdy spadającej, prawda? Mówimy, o, gwiazda spadła. To nie gwiazda, to meteor. Wyobraźcie sobie, że w ciągu doby wpada do atmosfery ziemskiej około 10 milionów meteorów widocznych gołym okiem o łącznej masie kilku ton. Prawda? 10 milionów meteorów. Meteor zaczyna świecić na wysokości od 90 do 120 kilometrów. Czyli kiedy zobaczycie meteor, to jest on na wysokości przynajmniej 90 kilometrów nad Ziemią. Prędkości przelotu w atmosferze zawarte są w granicach od 10 do 70 kilometrów na sekundę. Przelot więc takiego meteoru trwa od ułamka nieraz do kilku sekund. Przelotowi przez atmosferę wielkich meteorów, zwanych bolidami, towarzyszy zjawisko akustyczne w rodzaju grzmotu. Podobnie jak błyskawica, prawda? Grzmot. Czym są meteoryty? Bo zauważyliście, że ja mówiłem o meteorach. A czym są meteoryty? Meteoryty to też meteory. Ale meteoryty to te meteory, które przedarłszy się przez atmosferę, spadły na Ziemię. Czyli meteor, który nie spadł na Ziemię, jest dalej meteorem, a meteor, który spadł na Ziemię, jest już meteorytem, prawda? Na Ziemię spadają oczywiście te największe meteoryty. Co się dzieje z tymi mniejszymi? Wyparowywują w atmosferze. Osiągają taką prędkość,
trąc o cząsteczki powietrza, że po prostu wyparowywują. Meteoryty mają strukturę żelaznych, kamiennych, żelazno-kamiennych lub szklistych brył. I tu widzicie takie meteoryty, prawda? Różne, kamienne, żelazne. Na powierzchni Ziemi jest wiele kraterów będących wynikiem spadku meteorytów. Jesteśmy w zachodniej Afryce. Tutaj znaleziono ten meteoryt, który leży. Waży on 60 ton żelazno-kamienny. W Hube West w południowo-zachodniej Afryce. Taki meteoryt. W Polsce, w Morasku pod Poznaniem, znajduje się lej po meteorycie, który ważył 78 kilo. Popatrzcie, 78 kilo, no to tyle gdzieś, no nie? I taki meteoryt, 78 kilo, taki lej wywalił, kiedy uderzył w ziemię. W Kanadzie, w Ungawa, odkryto ten krater meteorytowy, nazwany Chubb krater, o średnicy 3400 metrów. Czyli 3 km 400 metrów. Tak gigantyczny krater od uderzenia meteorytu. W Stanach Zjednoczonych, w Arizonie, znajduje się tak zwany Diablo krater, ale on jest mniejszy od tego kanadyjskiego. Ma 1260 metrów średnicy. A to jest krater Saltpan w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Ma średnicę 1040 metrów średnicy. Popatrzcie, gdyby grubość i gęstość naszej atmosfery była mniejsza, meteoryty siałyby zniszczenie i śmierć na Ziemi, prawda? One by docierały do Ziemi i bombardowały nas. Bombardowały nasze miasta, domy, byśmy ginęli, lasy by się paliły. Pamiętacie, Apokalipsa mówi, że w 1843 roku, prawda, był deszcz meteorów w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu jednej godziny około 200 tysięcy meteorytów padało na ziemię, na kontynencie amerykańskim. Znaczy, prawda, pojawiało się. I pewien mądry profesor napisał, że to, że Ameryka nie spłonęła, to tylko dlatego, że mądry Bóg tak precyzyjnie wyliczył gęstość i grubość atmosfery, że jest ona jakby pancerzem chroniącym Ziemię właśnie od meteorów, od meteorytów. No i ostatnie zagadnienie na dzisiaj. Magnetosfera i wiatr słoneczny. Wiatr słoneczny to materia w postaci elektrycznie naładowanych cząstek, wypływających w sposób ciągły z korony słonecznej w przestrzeń kosmiczną. Czyli od Słońca ta materia wyrzucana jest. Wiatrowi słonecznemu towarzyszy elektromagnetyczne promieniowanie gamma i rentgena. Astronomowie szacują, że w ciągu sekundy Słońce wyrzuca w postaci wiatru słonecznego 5 milionów ton materii. 5 milionów ton materii w ciągu jednej sekundy. Jednak dla Słońca jest to ilość zbyt mała, aby mogła mieć jakikolwiek wpływ na nie. I teraz popatrzcie, te cząsteczki wiatru słonecznego wyrzucone ze Słońca
one mkną po prostu w postaci wiatru słonecznego ku ziemi. Z jaką prędkością? Około 300 do 400 km na sekundę. 300-400 km na sekundę. Taka jest mniej więcej prędkość cząsteczek wiatru słonecznego. Przy takiej prędkości te elektrycznie naładowane cząsteczki wiatru słonecznego zabiłyby na Ziemi wszelkie życie. Nie byłoby żadnego życia na naszej planecie. Ale Bóg, wiedząc o tym, stworzył pole magnetyczne naszej Ziemi, zwane magnetosferą. Czyli inaczej mówiąc, Ziemia jest wielkim magnesem. W pobliżu północnego i południowego bieguna są także bieguny magnetyczne, których istnienie wykazuje igła kompasu. A więc magnetosfera stanowi naturalną przeszkodę na drodze strumienia materii płynącego od Słońca w postaci zabójczego wiatru słonecznego. A więc wiatr słoneczny, pędząc ku Ziemi z naddźwiękową prędkością 300-400 km na sekundę, rozbija się o magnetosferę Ziemi i spływa po tej magnetosferze ziemskiej. Opływa Ziemię bokiem, bo ta magnetosfera rozchyla na bok wiatr słoneczny. I z tego powodu symetria magnetosfery ziemskiej jest zakłócona. Bo patrzcie, jej skraj zwrócony ku Słońcu, a więc ten skraj, który wyhamowywuje wiatr słoneczny, jest o wiele bliżej naszej planety, bo znajduje się w odległości mniej więcej 69 tysięcy kilometrów od naszej Ziemi. Jest skurczony, jest ściśnięty z powodu wiatru słonecznego. Ale magnetosfera po przeciwnej stronie jest wydłużona i ciągnie się na miliony kilometrów. I chciałbym teraz dzisiejsze rozważanie podsumować. Chciałbym je jakoś zamknąć, tak zgrabnie, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tej całej zasadzie antropicznej. Moi drodzy, ewolucja twierdzi, że życie na Ziemi istnieje dlatego, że ewoluujące organizmy przystosowały się do warunków życia w swoich środowiskach, prawda? Ewolucjoniści twierdzą, że w ciągu długich okresów czasu te organizmy na bazie mutacji, na bazie ewoluowania, na bazie, prawda, przystosowywania się, one dopasowały się do takich warunków, jakie są. Natomiast zasada antropiczna dowodzi, że jest zupełnie odwrotnie. Życie na Ziemi istnieje nie dlatego, że organizmy dostosowały się do warunków na niej panujących, ale życie na Ziemi istnieje dlatego, że od samego początku Bóg na naszej Ziemi stworzył odpowiednie warunki, by życie mogło istnieć. Aż trudno uwierzyć, że te wszystkie tysiące parametrów obrazujących zasadę antropiczną mogły zaistnieć przez ślepy przypadek. Wszystkie te dane raczej wskazują na istnienie nieograniczonej inteligencji, która powołała świat i życie na nim do istnienia. I my wiemy z zapisu biblijnego, że chodzi tutaj o Boga Stworzyciela, wszechmocnego i wszechmądrego, który, tak jak czytamy na początku Biblii, powołał ten świat z niczego,
powołał na nim życie i obdarzył wszystkie stworzenia swoją miłością. To jest zasada antropiczna. Życie na ziemi istnieje, bo Bóg stworzył na tej ziemi warunki odpowiednie do życia. Dziękuję za uwagę. Amen.